Witam Was serdecznie i zapraszam Was na Denko Kosmetyczne. Mam tutaj kilka rzeczy, które ostatnio zużyłam. No i chcę Wam opowiedzieć o tym, jaka jest moja opinia na ich temat. Nie będzie tego dużo jak zwykle, ponieważ zwykle zużywam dużo więcej jedzenia niż kosmetyków. Zacznijmy może od płynów micelarnych. Tutaj je widzę od razu. To jest płyn micelarny, który wystąpił też w moich ideałach pielęgnacji, do którego cały czas wracam. I to jest po prostu płyn micelarny Garniera do skóry normalnej lub do skóry wrażliwej. Tam są różne wersje, najczęściej jednak kupuję ten do skóry normalnej. Myślę, że on ma po prostu same zalety. Jest tani, bardzo wydajny, na długo wystarcza i też się za bardzo nie psuje, chociaż raz mi się zdążył zepsuć, bo ja bardzo wolno takie rzeczy zużywam, ponieważ myję twarz najpierw po prostu żelem i wodą, ale no tylko raz mi się zdążył zepsuć i uważam, że jest świetny. Tutaj natomiast był też bardzo dobry taki płyn micelarny do zmywania makijażu wodoodpornego i on był dwufazowy, miał taką fazę też rozpuszczającą właśnie tusze do rzęs i takie rzeczy, ponieważ sam płyn micelarny u mnie tego nie robi za dobrze, więc ja zwykle myję najpierw twarz wodą z żelem, potem tym czy tego typu płynem zmywam sobie oczy do końca, a później tym przemywam całą twarz. Dalej mam spray do włosów, który bardzo lubię i mam też kupiony już nowy, to jest spray Man & Tail z iHerb, on jest bardzo tani, ma takie dosyć, ma dużo takich ziołowych wyciągów, ale nie śmierdzi jakoś ziołowo, pachnie bardzo ładnie moim zdaniem i naprawdę wzmacnia te włosy, mimo że te spraye zwykle są tylko po to, żeby ułatwić rozczesywanie, to ten moim zdaniem te włosy faktycznie wzmacnia. Kolejna rzecz, jaką tutaj mam, to jest puder z Max Factor Cream Puff, który jak widzicie jest wykończony. Był całkiem niezły, chociaż troszeczkę za ciemny do mojego koloru skóry. To był kolor 50 Natural, ale dostałam go w prezencie i zużyłam go po prostu w sezonie, kiedy byłam bardziej opalona. Natomiast teraz jako zastępstwo mam puder z iHerb Physicians Formula, który jak na razie sprawdza mi się bardzo dobrze, już go kilka tygodni używam. Kolejne rzeczy to są perfumy. Wiecie, że ja bez Bulgarii Omnia Crystalline nie żyję. Mam już oczywiście kupione kolejne, ale zdenkowane duże i małe opakowanie. Także no zużywam tego troszeczkę. Kolejna rzecz to jest dezodorant. To jest taki dezodorant z Dove bez alkoholu. Też był całkiem dobry. Powiem Wam, że jakoś ten zapach Dove, podobnie jak zapach Nivea czasami, kojarzy się jakoś tak z dzieciństwem, bo to były chyba takie pierwsze kosmetyki, które wchodziły na polski rynek, takie wiecie, zagraniczne, zachodnie i po prostu kojarzy mi się to z dzieciństwem, a z czasu do czasu lubię coś z Dove sobie kupić, czy to balsam do ciała, czy właśnie jakiś taki dezodorant. Kolejna rzecz to jest filtr. To jest filtr pochodzący z iHerb. Ja wszystkie moje filtry kupuję na iHerb już od jakiegoś czasu, ponieważ można tam dostać bardzo wysokie filtry w niskich cenach. Normalnie w Europie te wysokie filtry już naprawdę kosztują straszne pieniądze. I to była akurat 50. Teraz kupiliśmy na wakacje, które już są niestety za nami, Neutrogenę 110, tu jest napisane, nie wiem czy to jest możliwe, ale naprawdę blokuje absolutnie wszystko i używam jej po prostu na twarz lub jeżeli wiem, że będę bardzo długo wystawiona na słońce przy jakiejś wspinaczce górskiej czy długim siedzeniu nad jakimś jeziorem, to też te nefralgiczne miejsca typu tu ramiona, kolana, te takie wystawione kostki sobie tym smaruję i faktycznie no, blokuje to absolutnie wszystko. Kolejna rzecz to jest krem do depilacji. Powiem Wam, że kiedyś wydawało mi się, że nie lubię bardzo Vita i kupowałam zwykle te odpowiedniki różnych firm, raz bardziej, raz mniej udane. I Vita użyłam, pamiętam ostatnio jak byłam nastolatką, stwierdziłam, że jest beznadziejny i nie działał, prawdopodobnie dlatego, że trzymałam go na skórze tylko tam 3 minuty, tak jak było napisane. Teraz trzymam wszystkie kremy do depilacji 10 i działają dużo lepiej, ale oczywiście to jest sprawa indywidualna. W każdym razie z braku odpowiedników w Millerze, w drogerii niemieckiej, kupiłam Vita i jestem zakochana. Jednak jest rewelacyjny i już teraz wracam tylko do niego. Kolejne rzeczy, które tutaj mam, to są rzeczy antycelulitowe. Wiecie, że ja mam po prostu duże tendencje do celulitu, taka gospodarka hormonalna, nie ma co tutaj się oszukiwać.
I zwłaszcza w sezonach, kiedy ćwiczę, kiedy chcę czuć się lepiej, bardzo dbam o to, żeby się regularnie masować i smarować później po tym masażu, takim rozgrzewającym mocno i pobudzającym tę skórę jakimiś kremami antycelulitowymi. I tutaj zużyłam kolejne opakowanie Eveline, to jest jedno z tych opakowań, które dostałam w paczce od Eveline. Mimo że przed tą paczką też zwykle kupowałam rzeczy z Eveline, akurat antycelulitowe, ponieważ są tanie, dobre, ładnie pachną, nie rolują się i nie jełczeją. Także wiecie, z tym jełczeniem to ja mówię poważnie, jak ktoś się rano wymasuje i wysmaruje takimi rzeczami, założy spodnie, to się naprawdę zdarza, że pod koniec dnia czujecie, że to zjełczało na Was. I to jest straszny, no to śmierdzi i to nie da się tego ze spodni usunąć później jakimkolwiek praniem. Także te mają te zalety, że im się nie zdarza absolutnie jełczeć. Tutaj mam z kolei krem z Body Empire, który zużyłam do końca. To jest krem z wyższej półki, dużo droższy od tego. I powiem Wam, że no jest fajny, czuję się takie coś, że on jest taki gładziutki, taki troszeczkę ekskluzywniejszy, ale no na pewno kupiłabym ten, gdybym miała do jakiegoś wracać. Ten również dostałam w paczce od właśnie tej firmy kiedyś tam. Następne rzeczy, jakie mam, to są lakiery hybrydowe Pierre René. Nigdy w życiu już ich nie kupię. Pierre René jest wcale nie taką tanią marką, troszeczkę tańszą od Semilaka. Jeden dostałam od koleżanki, jeden kupiłam wcale nie tak dawno temu, zdążyłam go użyć raz. Po czym szykuję się do malowania paznokci, a tam takie gluty. Wszystko się po prostu zepsuło, zbiło w kubki i jest to masakra. Te lakiery kosztują chyba około 32 zł w drogeriach Natura, więc naprawdę, no tyle samo mniej więcej co wszystkie inne poza OPI i są fatalne. Nie kupię ich na pewno już nigdy. Kolejna rzecz to jest też mój ideał pielęgnacji, to jest serum na wągry z Cosrx. Nigdy nie wiem, co autor tej marki miał na myśli. Też kupiony na iHerb. Teraz kupiłam sobie taki troszeczkę inne wydanie tego samego serum, co też pokazywałam Wam w zestawieniu zakupowym. Moim zdaniem jest to rewelacyjny produkt, zwłaszcza sprawdza się świetnie, jeżeli macie jakiś taki sezon wysypowy, typu po słońcu, czy przed okresem, to działa cuda. Działa cuda, naprawdę jest świetne. I ostatnia rzecz, balsam z Eveline Malina Nordycka, który też dostałam w paczce od Eveline i był naprawdę bardzo dobry. Ja mam dosyć duże wymagania, jeżeli chodzi o balsamy do ciała, ale ten sprostał moim wymaganiom. Ładnie pachniał, był dosyć gęsty, odżywczy, na dość długo nawilżał i dobrze się sprawdzał przy codziennym stosowaniu. Także to tyle, jeżeli chodzi o denko kosmetyczne. Tak jak mówiłam, było dosyć krótkie w porównaniu do moich denek spożywczych. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się tutaj dowiedzieliście, że jakiś produkt Was zainteresował. Listę tych produktów wypiszę Wam, o czym mówiłam po kolei na dole w opisie pod tym filmikiem. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!